jeszcze na koniec? Na za 2,5 miesiąca z powrotem. Rewanż. Ale wcześniej sezon rowerowy. Jeżeli Państwo chcieliby trochę pojeździć na rowerach, proszę, obejrzyjcie teraz to, co przygotowaliśmy. Są cztery pętle, najdłuższa na 252 km, to już dla takich bardziej profesjonalistów. Ta mniejsza 152, no dla takich już półamatorów, no 90 km to dla typowych amatorów, a ten rodzinny 13 km rekreacyjny bym nazwał taka trasa. 3, 2, 1 i ruszyli! Cała impreza jest finansowana we współpracy regionalnej z programu PO Ryby. Odciążyliśmy jakby gminy od współorganizacji i współfinansowania tej imprezy. W samej gminie to jest ponad 30 jezior z walorami krajobrazowymi, rybne jeziora, w których można bardzo ciekawie spędzać czas. I we wszystkich gminach, przez które przebiega wyścig, ta sytuacja się powtarza. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża i również z czołówki startujących w Polsce i nie tylko. Pętli Drawskiej bierze prawie cała Polska udział, bo są z Krakowa, jak widziałem, z Szczebnicy, są ze Świnoujścia, czyli wschód, zachód, północ, południe, jest ich coraz więcej. Jak startowałem pierwszy raz, było ich może ze 100 parę osób, teraz mamy już ponad 400. W Kostrzynie już drugi raz, ja, przynajmniej moja siostra, pierwszy raz w Kostrzynie. I raz w ogóle w maratonie. My jeździmy dla zabawy, żeby dojechać. Tu jest masę takich zgranych ludzi, takie grupy sobie porobili i oni się ścigają tak. Kołują tych takich, co szybko próbuje jeździć. Ale rywalizujemy z nimi i dajemy sobie radę. To jest mój rumak. To jest super droga, super, naprawdę. Nie ma wybojów, nie ma żadnego piachu takiego. Bardzo szybko można jeździć na tej trasie. Jest naprawdę wspaniale tu. W stosunku do lat poprzednich, 8 szosowy maraton rowerowy był najbardziej obsadzonym ilościowo. Gdyby liście były otwarte dalej, to w tym roku byłoby nawet ponad 500 zawodników. Najmłodszy zawodnik miał trochę więcej jak 16 lat, a najstarszy miał ponad lat 74.